Musisz przede wszystkim sobie uświadomić, czym tak naprawdę jest dla Ciebie dieta. Jeżeli dla Ciebie dieta to ból, wyrzeczenia, restrykcja, reżim, nerwy, stresy, to bardzo prawdopodobne, że nie uda Ci się wytrwać, nie uda Ci się zmienić nawyków żywieniowych na stałe. W momencie, kiedy pytam pacjentów, którzy przychodzą do mojego gabinetu lub pacjentów, którzy współpracują ze mną online, jak sobie wyobrażają swoją restrykcyjną dietę, czy w jaki sposób wyobrażają sobie swój sposób żywienia za rok, za 5 lat, no to odpowiedź pada, no na pewno nie tak jak teraz. Więc za każdym razem, kiedy przychodzę na dietę Dukana, na dietę Dąbrowskiej, Kwaśniewskiego i tak dalej, no to no w dłuższej perspektywie to nie zdaje egzaminu. Oczywiście wiadomo, że jeśli chodzi o dobre, zdrowe jedzenie, no to daje wiele korzyści, no poprawia perystaltykę jelit, poprawia tak naprawdę Twoje samopoczucie w ciągu dnia. Natomiast Ty o tym wiesz, ja o tym wiem, Ty o tym wiesz, mnóstwo osób borykających się z problemem nadwagi to wiedzą, no ale od teorii do praktyki, jak to było w poprzednim odcinku, długa droga. Także sztuką będzie w mojej opinii zrozumieć, jakie Ty masz podejście do tematu diety. Jeżeli na przestrzeni lat, a jest to bardzo prawdopodobne, że na przestrzeni lat Twój obraz diety, Twój obraz zdrowego jadłospisu momentalnie kojarzy Ci się z reżimem, restrykcją i stresem, no to, to nie tędy droga. Musisz zrozumieć, że bycie na dobrych nawykach żywieniowych to jest tak naprawdę coś bardzo wygodnego, bardzo prostego do wdrożenia. Ale chodź, porozmawiamy na balkonie, bo na dworzu jest mega ciepło. Przynajmniej w Lublinie. I zrozumienie tego, że Twoja zmiana nawyków żywieniowych jest uzależniona od Ciebie. Tylko i wyłącznie. Pamiętaj o poczuciu własnej skuteczności, o którym też również Cię magluję. No to, to będzie to o wiele łatwiejsze. Bo to tak jakby ktoś chciał namówić kogoś do biegania, ale zaczął mu od razu mówić o tym, że bieganie jest bardzo męczące, że już po minucie biegu na pewno padniesz ze zmęczenia, że musisz wstawać tylko i wyłącznie o 5 rano, żeby pobiegać, bo w późniejszych godzinach jest mnóstwo biegaczy. No to sorry, ale ja bym odpadł z tego biegu i na pewno nie chciałby mi się biegać, nie chciałbym się w ogóle angażować w to przedsięwzięcie. I na pewno nie chciałbym się angażować kilka lat temu, patrząc z perspektywy dzisiejszego dnia, w dietę. No i tak oczywiście też było. Nie chciało mi się angażować, próbowałem, no ale oczywiście dieta kojarzyła mi się z tym, że muszę być na kaloryce 1200 kilokalorii. No i tylko wtedy schudnę. Dochodziło do tego, że zastanawiałem się, co się stanie w momencie, kiedy dodam do zupy łyżkę śmietany zamiast jogurtu. Boże święty. Albo jak dodam plaster sera żółtego do dwóch tostów. Więc relacja z jedzeniem jest naprawdę często spaczona, zwłaszcza u osób, które borykają się z problemem otyłości, nadwagi od kilku dobrych lat. I zwłaszcza u osób, które próbowały coś z tym robić, ale nie do końca dobrze dopasowały sobie dietę do swoich zasobów psychoenergetycznych. Dlatego zastanów się, jak traktujesz pojęcie dieta. Czy przypadkiem nie tutaj powinniśmy problem ugryźć? Czy przypadkiem nie od tego powinniśmy zacząć? Daj znać w komentarzu, jakie jest Twoje zdanie na temat diety. Jak Ty traktujesz dietę? Do zobaczenia.